Cześć, mam na imię Kasia i muszę coś wyznać. Przez dłuższy czas mojego życia nienawidziłam kogoś bardzo mi bliskiego i jest mi z tego powodu wstyd. Oto moja historia. Mam młodszą siostrę Zosię. Urodziła się, kiedy miałam 4 lata i pamiętam, że bardzo ucieszyłam się, że będę miała małą siostrzyczkę, z którą będę mogła się bawić. Prawdę mówiąc, sama byłam jeszcze wtedy dzieckiem. Ale od samego początku wszystko szło nie tak. Zosia urodziła się z niedowagą i musiała zostać w szpitalu. Walczyła tygodniami. Razem z rodziną i przyjaciółmi bardzo martwiliśmy się o nią. W międzyczasie wszyscy o mnie zapomnieli. Jeszcze 3 tygodnie wcześniej byłam w centrum uwagi. Wszyscy się ze mną bawili, dawali mi prezenty, a teraz każdy mówił tylko o Zosi i nikt się mną nie interesował. Znalazłam sposób, jak zwrócić na siebie uwagę dorosłych. Wpadałam w histerię. Ale moi rodzice szybko wyjaśnili mi, że taka złość nie sprawi, że wszyscy zapomną o Zosi i że powinnam być mniej samolubna. Jeśli mam być szczera, poczułam się bardzo urażona. Ale nikt nawet tego nie zauważył. Kiedy w końcu zabrali Zosię do domu, patrząc na to brzydkie, małe stworzenie, zupełnie niczego nie czułam. A na pewno nie mogłam się z nią bawić tak, jak mi obiecywano. Ale przynajmniej odzyskałam rodziców. Nikt jednak nie mógł spędzać ze mną całego dnia na zabawie i spacerach. Moi rodzice mieli ważniejsze rzeczy do roboty, takie jak zabieranie Zosi do lekarzy. Musiałam nauczyć się zajmować własnymi sprawami i poświęcano mi już tylko połowę uwagi. A przecież miałam mieć ją całą dla siebie. Potem poszłam do szkoły. Sytuacja się nie poprawiła. Zosia była chorowitym dzieckiem i moi rodzice ciągle poświęcali czas, uwagę i pieniądze na leczenie jej kolejnych chorób. W tym samym czasie ja byłam zupełnie normalnym dzieckiem. Chodziłam do szkoły, miałam swoje zainteresowania, swoich znajomych. Rodzice poświęcali mi uwagę, ale nie tyle, ile potrzebowałam. Z większością spraw radziłam sobie sama. Stałam się bardzo rozgoryczona i zaczęłam nienawidzić tego bezbronnego potwora, moją siostrę. Sytuacja się pogorszyła, kiedy byłam nastolatką. Wszystko kręciło się wokół Zosia to, Zosia tamto. I wydawało się, że kiedy podrosłam, moi rodzice uznali, że już wykonali swoje zadanie. Próbowałam się buntować, żeby zwrócić na siebie uwagę, prosić o pomoc, żeby chociaż z nimi porozmawiać. I wtedy moi rodzice wyjaśnili mi, że bardzo mnie kochają i uważają, że jestem bardzo niezależna i nie potrzebuję aż takiego wsparcia. Popatrz, Kasiu, jaka silna jesteś. Radzisz sobie ze wszystkim. Zosia jest słaba. Ciągle choruje. Kto się nią zajmie? Ale ty nigdy nie będziesz mieć żadnych problemów. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Ta, to brzmi super. Ale może trochę wsparcia? Najgorsza sytuacja miała miejsce, kiedy miałam iść do nowej szkoły w innym mieście i musiałam wyprowadzić się od rodziców na cały semestr. Prosiłam ich od dawna, żeby kupili mi gitarę. Wszystko wydawało się być na dobrej drodze. Moja siostra poszła do szkoły, była całkiem zdrowa i pomyślałam, że w końcu mogę mieć zrównoważone życie rodzinne. Nie rozmawiałam za dużo z Zosią. Nic nas nie łączyło i nie miałam ochoty z nią gadać, kiedy niezdarnie próbowała zacząć rozmowę. Byłam pewna, że dostanę gitarę. Nagle Zosia złapała jakąś infekcję płuc i musiała siedzieć w domu kilka miesięcy. Lekarze poradzili moim rodzicom, żeby zabrali ją nad morze co najmniej na miesiąc, żeby wydobrzała. Zgadnijcie, co mi powiedzieli? Wybacz nam, skarbie. Miesiąc nad morzem jest dość kosztowny i nie stać nas w tej chwili na gitarę. Możesz troszkę poczekać? Byłam wściekła. Po raz kolejny ta mała księżniczka dostaje wszystko. A ja opuszczam dom jak jakiś bezpański pies. Nie próbowałam wtedy nawet dogadać się z rodzicami. Po prostu wyszłam. Wyszłam z domu, gotując się w środku ze złości i rozczarowania. Wyobrażałam sobie nawet, jak wspaniałe byłoby życie bez Zosi. I w ogóle jej nie współczułam. Uczucia te nie znikły przez cały semestr i na Boże Narodzenie wróciłam do domu bardzo zgorzkniała. Sytuacja w ogóle się nie zmieniła. Aż do momentu wręczenia prezentów. Zaskoczona zobaczyłam, jak Zosia przynosi mi gitarę. Nic nie rozumiałam. Wiedziałam, że moi rodzice nadal nie mieli pieniędzy. Zosia powiedziała, że jest to osobisty prezent od niej. Ale jak? Wyznała, że źle się czuła, kiedy nie mogłam dostać gitary. I że wydała wszystkie swoje oszczędności na nią i nawet sama zarobiła trochę grosza jesienią, wykonując drobne prace. Nie mogłam powstrzymać łez. Było mi strasznie wstyd, kiedy przypomniałam sobie wszystko to, co myślałam o mojej siostrze. Okazało się, że w ogóle jej nie znałam i zachowywałam się jak straszny samolub. Myślę,
że wtedy właśnie poczułam, że dorastam. Staram się teraz poprawić moje relacje z rodzicami i siostrą. Nauczyłam się, że nienawidzenie kogoś, kogo się prawie nie zna, jest dziecinne i obróci się przeciwko tobie. Zostaw komentarz pod filmikiem, jeśli też popełniłeś błąd, którego się wstydzisz. Polub moją historię i podziel się nią wśród swoich znajomych, żeby wiedzieli, że bycie samolubnym nie jest najlepszym rozwiązaniem.